Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Life is Strange. Zaczniemy sobie dzisiaj epizod trzeci. Teoria chaosu, zobaczymy coś. Niestety nie udało mi się, przepraszam, uratować Kate. Życie, no takie będę mieć pierwsze przejście, Kiedyś jak może sobie zagram, nie wiem, na konsoli czy coś. No to może się uda, może kogoś mi się nie uda i będzie, o Jezus, znowu to samo. Oczywiście znowu musi być muzyka z prawami autorskimi, bo Eliska nie może mieć monetyzacji na odcinku. No bo po co? Po co mi to? Na co mi to? Żeby sobie jakuzę kupić, kuźwa. Nie, to muszę. Raz na jakiś czas muszę sobie jakuzę, żeby to zbierać, bo ja nie skończyłam żadnej jakuzy. Przyznaję się bez bicia. Ale kuźwa, podoba mi się jakuzę. Tylko nie pamiętam, w którą. Chyba zerówkę grałam. I spodobało mi się. Oj, ty. Jedyny mankament jest, jakbym chciała dla was puścić jakuzę, to niestety nie ma polskiego. Jedyny minus, wiecie. Bo tak to ja się będę dobrze bawić, ja się będę cieszyć, kurde. Ale wy nie zrozumiecie, no bo nie każdy może wszystko rozumieć. W takim stopniu, żeby, wiecie. Chociaż wiecie, nauka zgra. Ale nauka przez grę angielskiego też jest dobrym pomysłem, wiecie, że nie wiem, macie tekst. RPG nie grajcie na początku, jeśli chcecie się angielskiego z grami uczyć, powiedzmy. Tylko jakieś tak, o, coś takiego, albo nie wiem, powiedzmy, no nie, Yakuza ma dużo tekstu, nie, Yakuza nie. Ale cokolwiek innego takiego, że możecie sobie spauzować i popatrzeć i nie wiem, rozumiecie to. I tak się zastanawiacie, dobra. To mniej więcej rozumiem. A to jest jakieś nowe słowo dla was, to możecie sobie zawsze... Znaczy ja mam lens, bo ja mam po angielsku wszystko. Kiedyś miałeś na norweską. Oho, tak, jak będę mieć dziecko. Ja już sobie przepuściłam, kuźwa. Już sobie ustaliłam. Jak będzie dziecko, to ja będę się z dzieckiem uczyć tego norweskiego. Jamen! I kuźwa, po co ja... Nie, coś tam umie, to nie jest to. Ale tak wpadłam, ej, to będzie dobre. Dziecko się będzie uczyć i ja się będę uczyć. Kuźwa, będzie... Kto lepiej się rozwija? Dziecko. Okay, this is scary dark. Let there be... light. No i macie translatora, macie lensa. Lens jest o tyle znaczy to jest... Nie wiem jak po polsku, bo ja po polsku to wiecie. I przyłożycie sobie, przeskanujecie sobie, bo to aparat wam skanuje i sprawdza. I możecie sobie przetłumaczyć i potem wiecie, za każdym razem, znaczy ja tak mam. Będziecie patrzeć na... Okej, no znowu to słowo. Dobra, teraz pamiętam, co to za słowo. Ja tak mam, że jak często widzę coś, to szybko mi wchodzi do głowy i zapamiętuję. So much hypocrite. No raczej. Ale tak to jest. God. That's like some awful TV crime scene in our dorm. Kate, I would give up my power if I could have another rewind to save you. No. I won't rest until we find out the truth. And somebody pay. This is my prayer for you, Kate. Bless your gentle soul. No więc tak, można się uczyć angielskiego. Z filmów też można sobie napisy oglądać, filmy z napisami, nie? Widzę, że ten drugi epizod miał jakieś problemy. No, trzeci zobaczymy. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Oby.
Hey, Max. I saw you go up on the roof to try to help Kate. I can't believe she jumped. No nie, no nie będę ham. I can. I just wish I could have stopped her. Are you okay? I'm just like numb. I've never seen anybody actually die. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. I won't say a word. I swear to dog. I hope I can believe you, Max. I'm my own person too. See you later. Nie. Yeah. Moje wybory. Moje wybory. Oh, wow. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Mwahaha. A gdzie ona ten pokój ma? Ona gdzieś ma na końcu, nie? Idę pogrzebać jeszcze. Mwahaha. Mwahaha. Kuźwa. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Mwahaha. Co, kuźwa? Since Victoria is about as street as me, but she really appreciates style. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Laptop, dawaj. There has to be some dirt in here on Victoria. Well, well. Maybe Victoria isn't a monster after all. Hej, złotko, jak... Hej, kochanie! Takie pozory. Słuchawki mi zdechną. This is like a thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. Kabel. Kabel do ładowania moich słuchawek. Wytyfy! Wytyfy! Ten mi słuchawki. Słuchawki mi zejdą. Muszę ściągnąć, muszę ten podpiąć. No i już. Święty spokój. Nie zejdą mi w czasie odcinka. No i co, i tyle? Co tam masz? Getting loaded with Satan. Aha, pa. Mogłem zrobić zdjęcie? Figurki nie prę. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. No tak, no stać ją, no to co? Victoria's secret. She's a geek. Oh no! Świeci w ciemności! I'll title this one Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. No, raczej coś zrobi... These socks cost more than my wardrobe. Dobra, chyba wszystko, co możemy. Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Not that Victoria couldn't hide her shit. Man, I'm getting paranoid. Dobra, idziemy dalej.
Toaleta, co tam u tej pięknej zaciążonej. Nic? Dana looks so sad. Even though she's trying not to show it. Hey Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault too. No, Wiktoria miała depresję. No miała depresję niestety. Jesteśmy I think we're all responsible for what happened. Not you, Max. You were close to her. You were nice to Kate. That's all she needed from everybody else here. Tell that to Victoria and the Vortex Club. Dana, there's more to this than just Victoria and the Vortex Club being mean. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Jeszcze nie wiem. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Nie, no, halo, nie, takie rzeczy nie będę. Ups. Tak, wszyscy tęsknimy, jasne. Pozerstwo to jest. Jak była przy życiu, jak żyła, to co, to wszyscy się wyśmiewali i tak dalej z tego. A teraz nagle, ojojoj, Kate, ojojoj, jak tęsknimy. Kuźba i tak dalej. Standard. Jak tam napisy nie będą działać? Czy Kuźwa będą? Jak nie, to wczytaj będzie. So Chloe is waiting. Kuźwa, wczytaj będzie. Musi być Kuźwa. Eliska, takie przyjemności to ci nie odbierzemy. Oh, the most magical insects. Burn bright. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Jesus. I still can't believe she jumped. To było tu. Ay, Boziu. Principal Wells. Oh, are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. A to się jakieś tyło? Nie, on tu będzie siedział. Kuźwa. Nie no, gdzie... Look at me. Feeling sorry for myself when Kate Barton's family is in mourning. A to się przewinąć, żeby ten... Żeby on... Probably sue the academy. Żeby on wszedł do budynku z powrotem. Chyba wyszedł, nie? Max the Ninja strikes again. Idę, kuźwa! No, wolałabym, żeby mnie nie zobaczył dyrektor. I co? Oczywiście standardowo napisy będzie trzeba odnowić. Tak? Nie? Tak, raczej tak. Spokojnie, zaraz będę wiedzieć. Wystarczy, że coś... Buja! Że buja się zrobi. Ale przynajmniej działają, no.
bo się martwiłam, że będę musiała wrócić do pierwowzoru, powiedzmy pierwowzoru, czyli tego oryginalnego, żeby to działało. A tak zrobię przeładowanie i ej, działa. Czary mary. Misiu złoty, kuźwa, misiu złoty. Kono na mnie. Get it? Nie, nie get it, tylko mi nie działają znowu napisy, przecież miały działać. Magiczny trik. Nie, bo to od nowa się zrobi. Nie, nie, nie. Halo? Nie, tryb kolekcjonerski. Po którym razie mi załapie? Czy faktycznie będę musiała to zrobić? Że komu spróbować włączyć na innym slocie? Gro, dlaczego ty mnie nie lubisz? Ja chcę tylko napisy, żeby cię... Zapadniesz mnie kiedyś? Czy ja mam jeszcze kawałek? Nie, dalej nie chcę cię. Halo? Dajmy na pusty, dajmy tak i dajmy tu. Robimy wszystko, żeby działały napisy. So Chloe is way. Kochanie, kuźwa, jak mi napisy nie będą. Ja naprawdę zaraz walnę tę grę. Oh, the most magical insects. Burn bright. Dobra, dobra, ale te dalsze napisy. Zajmę się jak. Oj, kuźwa, prezydenta. Dyrektora wywracać. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Dyrektora wymacać. Aha, miałam to wymacać. Jesus. I still can't believe she jumped. Czy będę kuźwa teraz napisy mi działać? Keys are all broken. Or maybe it's me? Principal Wells. Oh, are you serious? I'm toast if he sees me. I know I have a set of keys on me. Max the Ninja strikes again. Działajcie, kurwa. Napisy, ja was kuźwa proszę. Czy działają mi napisy? Pytanie za milion punktów. Kuźwa. Nie, te napisy mają mnie w tyłku. Aha, czyli koniec. Koniec Life is Strange. Bo mój trik tak średnio chce działać coś. Może mam wyłączyć grę. Za długo już gram w to. Trzeci odcinek. No, powiedzmy. Ale jak muszę nagrać, halo? Booyah! Dobra, włączę grę, zobaczę, czy mi się pojawią. Jak mi się pojawią, to będziecie widzieć jak mi się kuźwa nie pojawią, to ja nie wiem, co ja zaś zrobię. Dobrze, ciach. 3 hours later. Okej, jestem z powrotem. Niestety będę musiała się pobawić ręcznie, czyli pisanie napisów do gry. Żaden sposób nie działa mi, zaraz pokażę. Ani wyjście do menu i wczytanie tak, jak to zazwyczaj mi działało. Ani wybranie od pewnego momentu uruchom ponownie, bo okej, uruchom je ponownie i faktycznie tam nie ma napisów, ale jak wczytam ponownie, to się pojawiają tam przed tym internetem. To się pojawi, ale tu mi się nie chcą za Chiny ludowe. Wszystko robiłam. Wszystko. I wczytaj ostatni punkt zapisu. I wszystkie mi znane sposoby do tej pory, które robiłam na odcinkach, nie działają, więc ewentualnie...
Poszukam internetu. No szkoda, że tego angielskiego przynajmniej nie da się włączyć, bo tak to wiecie. No nic tu nie działa, nic tu nie działa. Będę wiedzieć, czy będzie gdzieś wyżej te napisy. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. And find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Chodzi o to, że ona ją wystraszyła, no chyba widzieliście, Max, że nie, no zrobię wam te napisy, ale tak mniej więcej szybko, że nie powinna ją stra... No, nie, dobra. A tu działają, a tam to... nie chcę. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Sprawie Kate czy Rachel? Obydwóch. Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Nie tylko oni. Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Daje radę. Żyje? Nie, żyje? Nie Alive? Wiem. I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Ona ma klucze zapasu do szkoły. Będziemy myszkować w szkole. Mam nadzieję, że teraz jak, nie wiem, przejdą do szkoły, to będzie działać. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm, like, still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something.
As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Ale kochanie, moglibyśmy tyle ciekawych rzeczy robić razem, sam jakbyś wybrał moją pracę, dosłownie. No dosłownie. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. A, myślała, że ten... Jeżeli ją wybierze... No mam nadzieję, że tu jak się wczyta, to będą napisy. Znaczy, nie teraz, tylko jak wczytam. Bo to będzie zapis. Napisy, wróćcie do mnie, ja was... Chloe the Keymaster. Ja was lobciam. Jak nie będziecie dziać, to ja nie wiem. Kochane napisy, działajcie, ja was tak pięknie proszę. Chloe the Keymaster. You know. Kochane napisy. I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Tell that to Kate. No. No dobra, no tamte napisy to wam wrzucę. Wrzucę wam to. To przeżycie, łaju. Dobra, idziemy do tego pokoju dyrektora. A tu nie będzie nic? Aha, bo to jest sekretariat. Albo sekretelka. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key. Just in case. Why, yes, I could. No tak, gdzieś tu na pewno będzie. Na wprost są klucze. Ale sobie poszukam w szufladach. Nothing here. Bo mogę. Dead end. Nie, tu wszędzie będą ten... Boring. Kochani, jeszcze jedna szuflada. Crap. No, tam wiszą klucze, ja widziałam. Czapka czyja? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Here are the keys. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren. Oh! Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. What? Co będziecie robić? To się teraz tak nazywa. Sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on.
See you soon. To baw się kuźwa dalej. Mówiłam, proszę. Puszka napoju gazetaśmy klej ochloran sodu. Znajdę takie rzeczy. Myślę. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. No tu masz ice cold automat. Puszka. Release the Kraken. It's all mine anyway. Puszki, o Jezu, kuźwa, puszki. Three more items to go. Puszki na... to powinny być, nie? Science class. Nie masz czasem taśmy w tym... szafce. Okej, okay, tu na pewno będziemy mieć ten. A taśma klejąca... Gross, I hate that formalin smell. Only a B-minus? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Ooh, sugar. Cukier. You're halfway home, Max. Dobra, w tym mogę zdjęcie zrobić. Kanie, poczekaj. I never said they were great, troll. Wypłyta jakoś, bo... You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. No pewnie gdzieś tam ten jest. Na ławce. So sodium chlorate is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Fastobójcze. Okej. No, this mixture doth not work. Ja tu nie chcę. Nie chcę tu... Really? Kładu kresowy. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Ass biology. Ugh, gross. Okej, okay, to prawie skończymy sobie tu odcinek. W następnym spróbuję poszukać tych chemikaliów, bo na pewno gdzieś to tu musi być. Taśmy, zobaczymy, czy nie ma w sali tej, co wychodzimy tam na te zajęcia fotograficzne. No bo gdzie indziej by to mogłoby być? Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Byłem bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No i jutro dalej. Life is Strange plus Far Cry Primal. Dzięki. Cześć.